spotkanie. Zobaczmy, w jakim ustawieniu wyjdzie na dzisiejszy mecz Manchester City. Trener postawił dziś na klasyczny wariant 5-3-2. Ważna jest tu rola dwóch skrajnych obrońców, którzy często wychodzą poza swoją strefę, aby wspomóc kolegów w pomocy i w ataku. Rozciągając grę w środku pola i z przodu, dają więcej możliwości dogrywania piłki do napastników. Dzisiejsze ustawienie Paris Saint-Germain właśnie na Państwa ekranach. Widzimy ich ustawienie 4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi ustawionymi dość wysoko. Tak, spodziewam się, że środkowy napastnik będzie stanowił oś ataku. Będzie miał za zadanie przyjąć piłkę, utrzymać ją przy nodze, dopóki nie otrzyma wsparcia. Wtedy uruchomi któregoś ze skrzydłowych i sam biegnie w okolice 5 metra. Kevin De Bruyne, młody belgijski pomocnik. Czego można oczekiwać po jego grze? Do mocnych stron De Bruyne na pewno można zaliczyć umiejętność driblingu i precyzyjnego podawania piłki. Wielokrotnie jego podania otwierały kolegom drogę do bramki. Jeśli nadarzy się okazja, potrafi też sam skutecznie uderzyć na bramkę. Świetnie również wykonuje stałe fragmenty gry. Neymar, brazylijski napastnik, grający zazwyczaj na lewym skrzydle. Czego można się spodziewać po jego występie? Mocnymi stronami tego piłkarza są umiejętność kreowania akcji i panowanie nad piłką. Jest świetny w mijaniu przeciwników z wodami i trudno mu odebrać piłkę. Neymar lubi grać krótkimi podaniami i wykładać piłkę, ale chętnie też sam uderza na bramę. Dobra interwencja obrony. Marco Verratti. Robi się niebezpiecznie. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Kompany. Atakują wzdłuż bocznej linii. Kevin De Bruyne. Rabiot. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Tracą piłkę. No, po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Volker. Piłka uderzona z daleka, słabo, nie stanowiła problemu dla bramkarza. Kurzawa. Nie podejmuje się wytypować wyniku dzisiejszego meczu City. Jak dla mnie obie drużyny prezentują podobny poziom. Tak, mocne i słabe strony obu jedenastek wzajemnie się równoważą. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Nowa szkółka piłkarska Manchesteru City, wybudowana jakiś czas temu obok stadionu Etihad, to przykład całościowego podejścia do szkolenia młodzieży. Rewelacyjna interwencja bramkarza, co za obrona! City ma rzut rożny. No tak, widzimy w powtórce. Mocny strzał, precyzyjny, ale też znakomicie broni bramkarz. No, pięknie to obronił. Wyczuł zamiary strzelającego. Kevin De Bruyne, bramkarz z łatwością wyłapał piłkę, nieudane dośrodkowanie. Blisko pole karne. Dobre, dalekie wybicie.
Marco Verratti. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Neymar. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Ryzykownie, ale udało się. Zgrywa tę piłkę głową do partnera. Cavani. Thiago Motta. Dobra pozycja do oddania strzału. Pressing ze strony rywali. Sergio Aguero. Kurzawa. Thiago Motta. Akcja zatrzymana. Manchester City przed szansą. Po pierwszej części remis bezbramkowy. Swoją grą w pierwszej połowie zdecydowanie nie zachwycił. Remisowa pierwsza połowa, nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej. Zapraszamy Państwa do obejrzenia z nami drugiej połowy spotkania na stadionie Etihad. Marquinhos, Marco Verratti. No, z tego miejsca można strzelać. Naciskają na niego. Di Maria. Thiago Motta. Marquinhos. Rabiot. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. No, już blisko pole karne. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Rabiot. Piłka wzdłuż linii bocznej. Neymar. Piłka poza boiskiem. Grę będzie wznawiał bramkarz. PSG rozpocznie od rzutu z autu. Neymar. Rabiot. Już blisko pola karnego. No, kto przejmie tę piłkę? Marquinhos. Marco Verratti. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Bramkarz bez większych trudności wybronił ten strzał z dystansu. Przed nami końcowe 30 minut. Rabiot. Motta. Robi się niebezpiecznie. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Jest pressing ze strony rywali.
Motta. No, dobry odbiór po stracie piłki. Kurzawa. Rabiot. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Zatrzymany atak. Znowu celne podanie tego zawodnika. No przejął, ale nie opanował piłki. Dzięki bramkarzowi wciąż mamy bezbramkowy remis. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Offside. Zmiana w składzie Paris Saint-Germain. Marco Verratti. Javier Pastore. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Blisko pole karne, może strzelać. Nieudana akcja. Wciąż Di Maria. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Dobrze przeczytał podanie i w porę. No z tak daleka nie da się zaskoczyć bramkarza. No zupełnie rozkalibrował mu się celownik. Zła decyzja, zły strzał, wszystko złe. Dobry odbiór na połowie rywala. Ten strzał może im dać prowadzenie. Ale spek! Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. I będziemy mieli wrzut z autu. Thiago Silva. Kurzawa. Dobry atak flanką. Ma do kogo zagrać. Akcja zatrzymana. Wspaniale przechwycił. Łatwo złapał ten strzał z daleka bramkarz. Strata w środkowej strefie boiska. No, Gabriel Jesus! Tylko świetna interwencja bramkarza utrzymała stan bezbramkowy. Rzut rożny dla Manchesteru City.
Kevin De Bruyne zdarł. Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. On jest dziś nie do pokonania. Kolejny raz broni. Przeciwnik bezradny. Wychodzą do kontrataku. Thiago Motta. Marco Verratti. Koniec regulaminowego czasu gry. Remis. Nowa szkółka piłki. Aguero będzie wykonywał ten strzał. Ale szkoda! Wytrafia! Widać było, że nie wytrzymał presji. No i pudło! Niepotrzebnie strzelał na dwa tempa. Fatalnie zmarnowany rzut karny. Zabrakło koncentracji w decydującym momencie. Fatalnie przestrzelił. I to jak bardzo niecelnie. Jest bramka, bramkarz nie dał rady zatrzymać tego strzału. Przy strzale z 11 metra to strzelający ma zawsze przewagę. Skutecznie z 11 metrów. Nie myli się w takich sytuacjach. No, nie ma gola. Zamiast zmylić bramkarza, sam pogubił się w tej zmianie tempa. Na dwa tempa i gol! Rozwiązanie ciekawe, ale co najważniejsze, skuteczne. Ależ presja, współczuje temu chłopakowi. Jeśli spróbuje, jego drużyna zejdzie z boiska pokonana. Nie, nie trafia, to koniec marzeń. Ależ pech tego zawodnika, tylko spójrz na niego, jest załamany.
Spółka piłkarska Manchesteru City, wybudowana jakiś czas temu obok stadionu Etihad, to przykład całościowego podejścia do szkolenia młodzieży. Oprócz kilku...